Cześć Maryi, cześć i chwała Pannie Świętej, cześć. Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała, od jej śpiew się nieś. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Drodzy bracia i siostry, razem z Maryją gromadzimy się na Eucharystii, kiedy to wszechmocny, nieskończony Bóg stanie się dla nas pokarmem, aby nas oczyszczać, uświęcać, uzdrawiać, upodabniać do samego siebie. Ten dar ciała i krwi Pana jest możliwy dzięki Maryi, bo to w jej łonie, pod jej sercem, Syn Boży stał się człowiekiem. Skoro tak wielka łaska nas spotkała poprzez Maryję, to wszystkie łaski płyną poprzez jej świętą osobę. Witam was w cudownym miejscu, gdzie Maryja obdarowuje nas łaskami. Witam współbraci kapłanów, wszystkich pielgrzymów, siostry zakonne, tych wszystkich, którzy łączą się z nami w sposób duchowy, a w sposób szczególny witam dzieci pierwszokomunijne z parafii Goszcza wraz z waszym księdzem Andrzejem Orlikowskim, który przewodniczy tej Eucharystii i wygłosi do nas Słowo Boże. Witam panią katechetkę, panią dyrektor i tych wszystkich, którzy wam towarzyszą. Witam też uczniów z klasy ósmej z Ratułowa. Witam księdza Janusza Rzepę, który towarzyszy uczniom oraz ich wychowawców. Intencje tej mszy świętej są następujące. Ksiądz Wiesław modli się o Boże błogosławieństwo i opiekę Królowej Polski dla rodziny Wasiołek. Ojciec Janusz modli się za świętej pamięci Tadeusza Miazgę, o życie wieczne z Bogiem dla niego. Ojciec Ogorzałek prosi o dar nieba dla świętej pamięci Róży i Stanisława Grom. Ojciec Leszek modli się za świętej pamięci Maksymiliana, Agnieszkę Satk oraz Anielę i Leona Chruścińskich. Ja modlę się za świętej pamięci Roberta Tomaszewskiego i zmarłych z rodziny Tomaszewskich oraz Łuczak. Księdza Andrzeja proszę o przewodniczenie. Byliście w tym przygodniu uczestniczyli, a Matka Boża wyposała poczet łaski, teraz przeprośba na Boga nasze grzechy i zaniedbania. Panie, Ty zapowiedziałem w Starym Przymierzu za swoją dziewiczą matką, zmiłuj się nad nami. Chrystusie, dzieci mali, stałeś się aszybatem, zmiłuj się nad nami. Panie, Ty Maryję uczyłaś matką i królową, zmiłuj się nad nami. Niech się z bratami wszechmogący, bo odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu Najświętszej Marii Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz Jasnogórski usławiłeś niezwykłą czcią wiernych, spraw łaskawie, byśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary i w niebie wysłali Twoje zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Ty z Tobą żyje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki i wieków. Amen. Amen.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Słowo Pańskie szerzyło się i rosło. Barnabę i Szawę, wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jeruzalem, zabierając z sobą Jana, zwanego Markiem. W Antiochii, w tamtejszym kościele, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem Tetrarchą i Szawę. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy odprawiwszy post i modlitwę oraz nałożywszy na nich ręce, wyprawili ich. A oni wysłani przez Ducha Świętego zeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Gdy przybyli do Salaminy, głosili Słowo Boże w synagogach żydowskich. Oto Słowo Boże. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy. Niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Niech się narody cieszą i weselą, że rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy. Niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Niech nam Bóg błogosławi. Niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Alleluja, 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 alleluja. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, będzie miał światło życia. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus tak wołał: ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić,
ale by świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego. Słowo, które wygłosiłem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ojciec, który mnie posłał, on mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak mi Ojciec powiedział. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drogie dzieci naszej parafii, dzieci pierwszokomunijne, również drodzy uczniowie klasy ósmej, którzy tutaj przybywacie, wszyscy krewni, przyjaciele, wszyscy obecni, w Słowicie Matki Bożej Jasnogórskiej. Cieszymy się, że tu przybywamy. Każdy z nas dorosłych na pewno wiele razy był na Jasnej Górze i z tęsknotą czeka na ten dzień, by ponownie to miejsce szczególne, naznaczone obecnością Pana Boga i obdarzone szczególnym stawiennictwem Matki Bożej, nawiedzić. Bo przybywamy do naszej Matki, najlepszej Matki. Ojciec Święty Jan Paweł II, gdy przybył po raz pierwszy do Polski w czerwcu 1979 roku, właśnie na Jasnej Górze powiedział słynne słowa, że nasi przodkowie, przyjmując chrzest w 1966 roku, zaprosili Jezusa na gody. I na te gody również nasi przodkowie zaprosili Maryję. To właśnie tutaj od roku 1382 zajęła szczególne miejsce. To miejsce obdarzyła z woli Bożej szczególnymi łaskami. Dlatego też tak chętnie tu przybywamy. Przybywamy dlatego, że jesteśmy ludźmi. Człowiek wychowuje się normalnie w rodzinie. A w rodzinie jest ojciec, matka, są bracia, siostry, są inni krewni. Ale również w naszych rodzinach jest również i Pan Bóg. O tym pamiętajmy. Przecież rodziny, w których żyjemy, celowana jest Wasza obecność tutaj. To kościoły domowe, eklezjole, jak mówi Kościół w języku łacińskim, mały kościół domowy. Ta wspólnota, która obdarzyła Was życiem, wprowadziła Was w tajemnice naszej wiary, w pierwsze praktyki religijne, które w sposób szczególniejszy w waszym życiu, drogie dzieci komunijne, dopełniły się w ubiegłą niedzielę, gdy po raz pierwszy uczestniczyliście we mszy świętej, przyjmując Pana Jezusa. Tego Pana Jezusa, który nam się ofiarował na krzyżu, tego Pana Jezusa, który kazał sprawdzić Eucharystię aż po powieczne czasy. To czyńcie na moją pamiątkę. Właśnie my w tym uczestniczymy. W sposób szczególny naród polski czci Najświętszą Marię Pannę. Wiemy z historii, znamy historię potopu, zresztą w tych sprawach można powiedzieć rzeczy istotnych. Choćby ten film często przypominany ukazuje nam wielką rolę Matki Bożej jako opiekunki narodu polskiego, wtedy Królestwa Polskiego. Wszystko się waliło, gdy król opuścił ojczyznę, gdy magnaci zdradzili, szlachta rozczarowała się. Spodziewali się, że gdy będą Szwedzi panowali, będzie nieco się zmienić sytuacja, jeszcze na lepsze bardziej. Gdy jednocześnie lud biedny był uciskany, wtedy Maria zakrólowała tutaj i stała się lądowniczką wśród naszego narodu. A ponad wiek później, w 1717 roku, Matka Boża Jasnogórska została ukoronowana tymi koronami papieskimi. Pierwsza to była druga koronacja Matki Bożej koronami papieskimi w historii Kościoła. I właśnie tutaj przychodzimy i włączamy się w ten sposób w tą wielką
wędrówkę narodu polskiego przy oblicze naszej Matki i Królowej. Maria jest Matką. Wiemy, że Matka jest zawsze wrażliwa na potrzeby innych, a szczególnie dzieci. Znamy bohaterskie matki z historii Kościoła, ale również znamy i z historii powszechnej, a na dobrą sprawę wiele naszych matek, babci, starszych, młodszych, w jaki sposób nas heroiczny walczy o swoje rodziny, by rodzina zachowała jedność, walczy o to, gdy dzieci chorują, gdy wszystko robią, by w rodzinie była zgoda, zdrowie. To jest prawdziwa matka, matka Polka. Matka to matka, która ma świadomość, że jest jeszcze ważniejsza matka i większa i bardziej potężniejsza. Najświętsza Maria Panna, królująca tutaj na Jasnej Górze. Wiemy też dobrze, że jest sierpień. Z tej Polski można powiedzieć, tak gwiaździście, rozmaite pielgrzymki przybywają, a z wybrzeża, również z naszej diecezji kieleckiej, z każdej diecezji, z niektórych diecezji, choćby radomskiej, sandomierskiej, z poszczególnych większych miast. Po to właśnie tutaj się przed Marią stanąć, podziękować za to, co już otrzymali, za jej przemożnym stawiennictwem i prosić na trudne czasy. Zawsze można powiedzieć, że czasy są trudne. Zmieniają się tylko okoliczności historyczne, ale istota tego pozostaje ta sama, bo człowiek musi walczyć z tym, co go zniewala, a więc z nałogami, z wadami narodowymi, które wspominamy w ślubach jasnogórskich, a które są również naszym zadaniem, by te śluby wypełniać, by walczyć o to, żeby w naszym życiu społecznym był obecny Chrystus, a jak Chrystus to i Maria. Obecny był krzyż, obecna była Ewangelia. Ale również przywołamy z tymi osobistymi troskami powierzyć Panu Bogu prośbę o zdrowie, czego dowodem są ogromna liczba wotów i widoczni w kaplicy, i w skarbcu, i w muzeum. To jest wyraz naszej wdzięczności za to, żeśmy otrzymali od Pana Boga za wstawiennictwo naszej Matki, Matki Królowej Polski, tutaj królującej nam na Jasnej Górze. Przybywamy z radością, przybywamy z nadzieją i przybywamy z tym przekonaniem, że jak to, ale Matka Boża będzie prowadziła Kościół w Polsce, nasze rodziny i nas samych przez trudne czasy współczesności. Będzie naszą najlepszą matką, która dostrzeże to, podobnie w Kanie Galilejskiej, czego nie dostrzegł starosta weselny. Ona wszystko zauważy, o wszystkim wie. Dlatego też przybywamy, tu je składamy rozmaite przyrzeczenia, abyśmy tylko je później dotrzymywali. Tutaj modlimy się, tu widzimy, kto może oczywiście na klęczkach obchodzi ten obraz i Maryi hołd oddaj. A więc dziękując Panu Bogu za wszelkie łaski tu otrzymane, możemy powiedzieć tak, chodzi o dzieci pierwszokomunijne, przynajmniej większość. Was pierwszy tu przybywacie i obyście przebywali jak najczęściej. Tu właśnie bije serce Polski, tu właśnie bije to wszystko, co w Polsce jest najlepsze, mianowicie stąd wychodzi zawsze odrodzenie Polski, a więc Maria nie będzie naszą Matką i Królową. Amen. Nasz dobry Bóg dba o swój lud i prowadzi go w świetle swojej prawdy. Prośmy zatem, aby udzielił nam potrzebnych łask i pomocy za przyczyną naszej Matki Królowej. Uczestnictwo mądrości, świętości życia dla duszpasterzy, katechetów i społeczności Ciebie prosimy. Módl się o ducha odpowiedzialności i uczciwości, aby skład stojący na czele na samorządu i na narodu wierni byli i troszczyli się o dobro wszystkich. Ciebie prosimy. Może siły do pracy i należy szacunek dla nauczycieli szkolnych oraz akademickich, odpowiedzialnych za rozwój młodego pokolenia. Ciebie prosimy. Módlmy się
otwarcie się na prawdę dla ludzi zakłamanych, mniej manipulujących swoimi bliskimi. Ciebie prosimy. Muszę oczenie wiecznej światłości, radości dla naszych zmarłych. Ciebie prosimy. I o wytrwanie przez nas w nauce Jezusa, nawet w trudnych sytuacjach, dla nas wszystkich. Ciebie prosimy. Dziękujemy, Panie, za to, że nas oświecasz i prowadzisz, pokazujesz ku sobie. Wysłuchaj nasze prośby, jeżeli są takie Tobie miłe, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Siebie moją waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjął ofiarę Twoją na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, wejdź z upodobaniem na modlitwy i dary, które Tobie, Twoi wierni przedstawiają Tobie, Odalcza Świętej Marii Pannie, i w swoim miłosierdziu udziel nam w pomocy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze sobie składali dziękczyny niechęnie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, od Ojca Świętej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona są Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując dziewictwo, chwałę dziewictwa, wyda na świat przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój są uwielbione zastępy aniołów, zawsze radują się w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę, święty jesteś Boże do wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój zrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Na rzęsieczni Bożym i nimi jesteśmy, dlatego ośmielam się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zbaw nas, Panie, od zawszych obraz nasze czasy pokojem. Społża swoim miłosierdziu, zawsze wolni od grzechu i bez pieczamentu, pełni nadziei,
oczekiwać naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezus, ze wzrostu zmartwychwstania pożyczył czym sami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, na mięso Kościoła. I zgodnie z swoją wolą napełniaj go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekaźcie sobie znak pokoju. Pokój na wszystkich. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, kto stali wezwani na ucztę Baranka. Jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Otwórz dla nas skarby łaski.
troskich ogniu tu zakryty, rozgrzej serca mego chłód. Chlebie życia przeobfity, nasyć duszy mojej Bóg. Boskich ogniu tu zakryty, rozgrzej serca mego się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiłeś się mfią swoją, przestawień za świętej Marii, rodzicielki Twojej, uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Chwalcie łąki umajone, co i gra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami. Chwalcie z nami, Panie.